tym roku, w październiku, przypada 75. rocznica wyzwolenia Bredy przez pierwszą dywizję pancerną generała Maczka. Holendrzy to doskonale pamiętają, ponieważ Polacy wyzwolili Bredę w taki sposób, żeby nie zniszczyć miasta, a poza tym wielu z tych polskich wyzwolicieli pozostało w Bredzie, pożeniło się z Holenderkami i do dzisiaj parę tysięcy mieszkańców Bredy ma dzięki temu polskie korzenie. Holendrzy właściwie od samego początku pamiętali i pamiętają o generale Maczku, nawet wtedy, kiedy on był wyklęty przez władze komunistyczne, bo przecież w 1947 roku na przykład władze odebrały mu obywatelstwo polskie. To on wtedy był właśnie honorowany w Holandii, w Bredzie, co roku organizowane uroczystości. Zapraszany był generał Maczek i żołnierze pierwszej dywizji. Więc Holendrzy pamiętali. W Holandii, w Bredzie powstało również muzeum generała Maczka. Ono było umieszczone pierwotnie w koszarach wojskowych holenderskich. W tej chwili jest pomysł taki, a właściwie już prace trwają od 2 lat, nad tym, żeby to muzeum stanęło obok cmentarza wojennego i będzie nowoczesną, multimedialną ekspozycją.